Powiem tak, dymy, dymy, jeszcze raz dymy, witajcie w świecie freaków. Że nas takie incydenty, przygody medialne, jakieś facebookowe, awantury kompletnie nie interesują. My obserwujemy zawodnikiem pod kątem sportowym i to jest dla nas najważniejsze i to jest dla nas wytyczne. Wszedłem w ten świat freaków, chcę go poznać jak najlepiej. Jak już mam coś robić, to muszę robić to dobrze. A wiadomo, że najlepsze miejsce do poznania świata freaków to jest Fame MMA. Nie, no ja powiedziałem, jak byłem na Fame ostatnio. Pokochałem świat freaków, tak? 8 lat zajmowałem się sportem, teraz wszedłem w świat... Co teraz? Mamy jakiś backup? Wyłączyła się. Dobra. Powiem tak, 8 lat parałem się sportem, ciężko przy tym... Nie, ale zaraz będzie okej. Ja tylko dam. O, i nagramy tak. Jedziemy. Powiem tak, 8 lat parałem się sportem, często pracowałem, nie zawsze na tym zarabiałem, często też dokładałem i tak chyba sobie powiedziałem w momencie, dobra, koniec, basta, ostatnia gala FN32, taka sportowa karta przelała moją czarę goryczy i mówię tak, wchodzimy w świat freaków, przekonałem wspólników, dali mi zielone światła, światło na działania, jak wiecie, jestem jak ryba w wodzie, potrafię się w każdym towarzystwie i środowisku odnaleźć, co myślę, że pokazała dzisiejsza konferencja. Jako promotor i twarz, można powiedzieć, organizacji FEN, jesteś podekscytowany tym, że pojawią się freaki i może zwiększy się pay-per-view? Czy robisz to jednak z łzami w oczach i z bólem serca, że no, to jest konieczność i ty byś te karty osobiście układał inaczej, no ale żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Jak to jest? Dokładnie tak jak mówisz, z łzami w oczach i z prawdziwym bólem serca. Jest mi po prostu najzwyczajniej w świecie przykro. Jesteśmy z prezesem Federacji FEN. Panie prezesie, jedno pytanie. Była mowa o skoku na kasę przed galą. Czy skok na kasę się udał? Jest dobrze, jesteśmy zadowoleni, także jest okej. Okay.